Cześć, hej, czołem, witam Was ponownie w kolejnym filmie na kanale, w kolejnej recenzji. I dzisiaj recenzja już ostatniego, czyli trzeciego aktu serii Arcane. Jeżeli ktoś z Was jeszcze nie widział poprzednich recenzji, to w kacie, czyli to będzie tu, jest playlista z dwoma poprzednimi. Zapraszam do oglądania. I to będzie już na tyle we wstępie, przejdźmy do rzeczy. Więc tak jak mówiłem w poprzednich recenzjach, pierwszy akt był bardzo dobry i wgniatał w fotel. Głównie dlatego, że nie wiadomo było czego się spodziewać i dostaliśmy bardzo dobre pierwsze trzy odcinki i zapowiadało się na to, że kolejne będą jeszcze lepsze. Drugi akt mówiłem, że był troszeczkę gorszy, troszeczkę taki spokojniejszy, ale jak najbardziej też na plus. Natomiast trzeci jak najbardziej mocny. Po pierwsze dużo się dzieje, po drugie dużo mocnych rzeczy się dzieje i po trzecie dużo rzeczy, których się nie da przewidzieć, się dzieje. Miałem właśnie tak, że w trakcie oglądania co jakiś czas działo się coś i ja sobie tak przewidywałem, dobra, to za chwilę się wydarzy to. No i się wydarzało coś kompletnie innego. I to jest jak najbardziej na plus, bo w tych wszystkich momentach byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. Dobra, ale co tam się dzieje? Tutaj nie mamy jakiegoś przeskoku w czasie, mamy po prostu kontynuację historii. W drugim akcie Vi i Caitlyn zeszły do Zon, czyli do innego miasta, i szukały tam Jinx oraz polowały na Silco. I na początku trzeciego aktu dołącza do nich jeszcze jeden sojusznik. Dołącza do nich Echo. Tak, Echo powraca, tak samo jak z Caitlyn w pierwszym akcie mało robił, ale w przypadku Caitlyn mówiłem, że no, ona będzie więcej robić później na pewno. I tak samo jest też z Echo. Jego została bardzo rozbudowana i co dość ważne, w pewnym momencie brał on udział w wydarzeniu, które sprawi, że wydarzy się pod sam koniec coś bardzo, bardzo ważnego. Jeżeli chodzi o całą akcję trzech odcinków, to generalnie wszystko zmierza do wojny. Jedne osoby chcą tej wojnie zapobiec, no bo niewinni ludzie umrą i nic ta wojna dobrego nie przyniesie, a drudzy chcą, żeby ta wojna była, bo uważają, że przyniesie same korzyści. Vi, Caitlyn, Echo razem próbują do tej wojny nie dopuścić, wpadają na pomysł, że wrócą do Piltowej i opowiedzą władzy, co się w ogóle dzieje w Dolnym Mieście, i poproszą ich o pomoc. Co właśnie władzy tutaj przede wszystkim chodzi o Jace'a, ponieważ w drugim akcie mówiłem wam, że stał się ważną osobą w mieście i konkretnie stał się członkiem władzy, a po jeszcze kilku innych wydarzeniach stał się wręcz przywódcą. On oczywiście wojny nie chce i na jego głowie znowu są wszystkie problemy, żeby do tej wojny nie doszło. I przez cały czas trwania tych trzech odcinków mamy różne akcje, które mają do tej wojny doprowadzić lub jej zapobiec. Jest to przeplatane przede wszystkim, czego mi bardzo brakowało, pojedynkami. Coś, czego mi wcześniej brakowało, bo było ich o wiele mniej, teraz jest ich bardzo dużo i są po prostu piękne. Nie wiem, jak to inaczej określić. Te pojedynki po prostu pięknie wyglądają pod względem obrazu i dźwięku. W ogóle mam wrażenie, że soundtrack w tych odcinkach jest jeszcze lepszy. Ale oprócz tego mamy jeszcze do rozwiązania wątki różnych postaci. Przede wszystkim wątek Vi i Jinx. Jak wiecie, szaleństwo Jinx to dla mnie po prostu było coś, na co się bardzo przyjemnie patrzy. A teraz z pewnego powodu to szaleństwo wskoczy na jeszcze wyższy poziom, przez co jeszcze lepiej się na to patrzy. A jeszcze w ogóle tego wszystkiego zostają włączeni Caitlyn i Silco i tam się naprawdę dużo dzieje. Tam się dzieje dużo emocji. To jest po prostu super. No i jeszcze oczywiście Jace i Victor. Co do wątku Victora, o którym wam mówiłem ostatnio, został on jeszcze bardziej rozwinięty, czego właśnie oczekiwałem trochę. I jest pewien taki przełomowy moment tego wątku, który sprawił, że ja aż nie wiedziałem co powiedzieć. Naprawdę. Także wątek Victora zdecydowanie na plus. Jeżeli chodzi o Hextech, to jest oczywiście wmieszany w główną historię. No i tutaj niestety oczywiście znowu muszą być jakieś problemy. Tak jak w pierwszych odcinkach były problemy z Hextechem, potem też były problemy z Hextechem, tak teraz też są problemy z Hextechem. No od tego się wszystko zaczęło, więc to po prostu dalej trwa. I tak to właśnie sobie wszystko leci, aż do końca. I tak, mówiłem o tym, że bardzo bym chciał zobaczyć na końcu wielką bitwę. Co właśnie ja sobie przewidywałem, że chyba się bitwą zakończy. Tak jak mówiłem, większe rzeczy, które przewidywałem, jednak nie dochodziła do skutku. I tak samo jest też z tą wielką bitwą. Troszeczkę wcześniej była pewna bitwa, też fajna. Nie jakaś taka naprawdę wielka, kolosalna, ale całkiem spoko. A jest rekompensata w postaci pojedynków i samego zakończenia. Zakończenie po prostu jest epickie. Tam się dzieje bardzo dużo i bardzo dużo ciekawych rzeczy. A samo zakończenie zakończenia, chyba mniej więcej czujecie o co chodzi, po prostu nie da się opisać. I jak oglądałem w sobotę, to mówię, nie no, tu musi być drugi sezon. Nie dość, że takie zakończenie dostaliśmy, to jeszcze większość wątków jest zakończona, ale nie tak do końca. W sensie, mogą dalej być poprowadzone. No i w niedzielę rano dostaliśmy informację, że będzie drugi sezon Arcane, tylko trzeba na niego trochę poczekać. Jest jak w swoim końcowym, akt trzeci mocny. Po prostu. I tyle wystarczy. A względem całego serialu, bo to ostatnia recenzja, to tak powiem ogółem. Jeżeli chodzi o filmy na podstawie gier, to często jest tak, że po prostu jest tworzony film na podstawie gry, bo tam gracze tej gry się ucieszą, bo dostaną coś ze swojego uniwersum. I to nie jest w ogóle dopracowane, tylko to po prostu jest. I jest to raczej słabe. Na szczycie tutaj to nie miało miejsca, bo Arcane było świetnie dopracowane, takie naprawdę porządnie zrobione. I gracze się bardzo cieszyli, bo dostali super twór w swoim uniwersum, ale też nie graczom się podobało, bo dostali super twór. Tak jak mówiłem wcześniej, pod pierwszą recenzją kilka
kilka osób pisało mi komentarze, że grają w Valoranta, a nie w LoL'a, im się podobało, albo w ogóle nie grają w Garrotu i też im się podobało. Więc jedyne co mogę powiedzieć, to po prostu serial super, polecam serdecznie i graczom, i nie graczom. No i to będzie już na tyle w tym filmie. Jeżeli wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. Właśnie co o subskrypcji, słuchajcie, znowu mówię o subskrypcjach, ale no po prostu dzieje się. Przed pierwszą recenzją było 915 subskrypcji. Przed drugą recenzją było 926. Na moment nagrywania jest poniedziałek po południu 935. Także słuchajcie, przybyło bardzo dużo subskrypcji, głównie spowodowanych recenzjami zapewne, ale też i nie tylko. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy zasubskrybowali, no bo zbliżamy się coraz bardziej do tego 1000. No nie uda się go chyba wbić do końca listopada, jaki miałem najpierw zamiar, ale wydaje mi się, że do końca grudnia bez żadnego problemu. Zwłaszcza, że w grudniu chcę zrobić dużo fajnych rzeczy. Jeżeli się uda, to będzie dużo fajnych rzeczy. Także widzimy się już niedługo w kolejnych filmach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!